Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z innej beczki. Tym razem, jak widzicie po tytule, będziemy zdrapywać zdrapki. Mamy tutaj plik w sumie 50 zdrapek o wartości 1 euro. Każda po 1 euro. No i ciekawa jestem, czy uda nam się coś wygrać, czy jak to będzie wyglądało w ogóle. Mamy koniczynki. O, tak Wam pokażę. Do wygrania maksymalna kwota 25 tysięcy euro netto. Już fajnie, że kwoty są podane w netto. Są tutaj oczywiście różne kwoty. Mamy zdrapać sobie tą koniczynkę. I jeżeli któraś z tych czterech będzie miała taką samą kwotę jak ta duża, to wtedy jest to nasza wygrana. Powiem Wam, że no, jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. Ja sobie je teraz porozdzielam. Będzie mi wygodniej drapać pojedynczo. Zmienię rzut kamerki i myślę, że spróbujemy podrapać. Przygotowałam sobie tutaj monetkę. O, 1 euro. Będziemy drapali koniczynki. Powiem Wam, że dosyć długo w ogóle leżą już u mnie w szufladzie i dobrze, że się nie przeterminują. Dobra, także widzimy się za chwilę. Okej, tak. Mamy cały plik zdrapek. Zobaczcie, 50 sztuk, masakra. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Jestem bardzo, bardzo, bardzo tego ciekawa. Trochę mi się tu uszkodziły, ale nie szkodzi. Dobra, ja sobie je może odstawię na bok. Zaczynamy od pierwszej zdrapki. Zobaczymy, co nam tutaj przygotowali. W ogóle będę drapać, patrząc w kamerę, także... Albo i nie. Czekajcie, muszę się jakoś nadstawić, żebym widziała, co robię. Jak ta kwota tu wygląda. Co my tu mamy? Aha, jest znaczek. Cytrynka? Okej. Okay. A, i pewnie tu będzie pod spodem określone. Czekajcie, musimy przebrnąć przez pierwszą. Tu jest jakiś... Aha, tu jest kod kreskowy do czytania. Aha. Okej, okay, czyli wygląda to tak, że mamy znaczek i pod znaczkiem... O, jest cytrynka. Gratis lot. Dobrze widzę? Pod znaczkiem będzie kwota. Zobaczmy. Czyli mamy cytrynkę tak samo i jest gratis lot. Okej, okay. No dobra, to wiemy już przynajmniej, na czym stoimy. Odłożymy sobie na bok gratis lot. Powiem Wam szczerze, że do nagrania tego filmiku, ten pomysł na ten filmik podsunął mi znajomy Osa. Także jeżeli oglądasz, Osa, to pozdrawiam Cię serdecznie. Mam nadzieję, że uda nam się coś ciekawego tu wygrać. Mamy pierścionek. Dobra. Za pierścionkiem są monety. Jest złotko, jest cytryna. I co mamy na końcu? Wisienki. No także niestety nie udało się w tym locie zebrać nic. No ciekawa jestem, powiem Wam, że już dawno, chociaż ogólnie regularnie kupujemy zdrapki z Fraglesem. Teraz świąteczne były, natomiast żebym coś w zdrapkach wygrała, to nie bardzo. Teraz sobie zacznijmy od tego. A! Czekajcie. Zgodnie z kamerą nie jest tak prosto, jakbym chciała. Trochę polami mnie w tą stronę. Ale patrzcie, jak żeśmy wycelowali. Mamy sztabkę złota i mamy tutaj złoto, czyli kolejny gratisowy los. Fajnie, będziemy wymieniać. Także wiecie, spodziewajcie się drugiej części w ogóle. Okej. Okay. Tu mamy pierścioneczek. O, skarb, złoto i wisienki. Kot sobie dodrapiemy, albo potem będę je najwyżej dodrapywać. Także mamy kolejny gratisowy los. A może teraz najpierw zdrapmy to, co tu mamy. Co my tu mamy? Mamy winogrona.
Mamy pieniążki za 1000 euro. Monety, no. Mamy truskawkę za 10 euro. I mamy złoto za 40 euro. No i jak? Przydałyby się monety, co nie? Cytryna. No cóż, można było się spodziewać. Ciekawa jestem w ogóle. Zdrabki, lotki i tak dalej zrobimy jeszcze raz w ten sam sposób. Kupujemy w jednym sklepie u nas w miasteczku. Zawsze. I jako tako, nie wiem, w sumie udało mi się chyba ponad 100 euro na totolotku chyba wygrać, z tego co pamiętam. Winogronka za 2 euro. Dalej, co my tu mamy? Kurczę, nie widzę. Pierścionek za 30 euro. Ja się może przysunę do tego. Taka będę sprytna. Mam nadzieję, że ładnie fokusuję dalej. Mamy cytrynkę za 10 euro. I co my tu mamy, to ostatnie? Bilet za 40 euro. No i dostaliśmy monetki, czyli niestety nic. No, tak jak mówię, ogólnie lubię zdrabki. Nie wiem, ja chyba nigdy z tego nie wyrosnę. Tak mi się wydaje. Uwielbiam drapać zdrabki. Co prawda nie lubię bałaganu, jaki po nich zostaje, no ale cóż. Dobra, tu mamy bilecik za 30. Mamy truskaweczkę za chyba 1000. No. Nie za wysoko. Winogronko za 1 euro. I drugie winogronko za 1 euro. Okej, okay. Nie wiedziałam, że mogą się obrazki powielać. O proszę. Ale mamy fuksa. Czyli mamy dwa winogronka, każdy po 1 euro. Jasne, że lepiej by było mieć fajne dwie truskawki, no ale. Czyli mamy pierwszy wygrany lot pieniężny. No, ładnie. Teraz zacznijmy od góry może. O. Wisienki. Wisienki. A co nam tu dadzą? Pierścionek. Za 200. Winogronka za 1000. Nie mogły być w poprzednim winogronka za 1000. Ale nie ma co marudzić. Mamy truskaweczkę. Truskaweczka jest po 100. Ok. I ostatnia. Cytrynka. Za 25 tysięcy. Jej. Nie, na taką wygraną nie liczę. Nie, tak szczerze to po prostu dla samej frajdy, no nie się drapie. Natomiast no nie ukrywam, że chyba każdy lubi wygrywać. Czekajcie, sobie to gdzieś tu zgarniemy. I w sumie nie wiem, no ja się cieszę, że są i losy, i drobna wygrana jest fajna. Truskaweczka za 5. Winogronko za 100. Pierścionek za 15. I złotko za 25 tysięcy euro. I co dostajemy? Bilecik. No cóż, trudno. Powiem wam, że ta kubka nam strasznie powoli się zmniejsza. Więc jeszcze mamy co robić. Złotko za 200. Skarb za 100. Swoją drogą ciekawa jestem, czy udało wam się wygrać, czy w ogóle drapiecie. Może, patrzcie, nas nie swędzi. A może lotka kupujecie? 25 tysięcy za
monetki i za bilecik 50 euro. No i co mamy? Gruszkę! Gruszki jeszcze nie mieliśmy. Także mamy gruszkę. Udało wam się wygrać coś? Czy nie gracie na przykład? Kiedyś jeszcze na odpustach w loteriach zawsze brałam udział, ale najlepsze są takie gruszki za 50. Najlepsze są takie loterie, w których jest każda nagroda, no, czy każdy los wygrany. Choćby drobiazg, ale to zawsze fajnie było coś dostać. Pierścionek za 8. Winogronko za 5. I bilecik za 30. I co my tu mamy? Truskaweczkę. Truskaweczka, także też niestety pusty los. Znaczy ten skarb za 4. Bilecik za 50. Cytrynkę za 8. I pierścionek za 40, tak? I mamy gruszkę. No niestety, coś nam nie idzie. Teraz powinno być dla równowagi, powinien być los wygrany. Ojej, wzięłam 2. No to akurat te, co źle mi się urwały, więc może będą szczęśliwe. To zacznijmy od góry. Mamy mieć skarb. Mamy pierścionek za 50. Mamy gruszkę za 25 tysięcy. Mamy cytrynkę za 40. I winogronko za 1000. Chyba bym padła, jakbym tak się dostała 1000 euro za winogrono na przykład. Dobra, to jeszcze tutaj mamy złotko. I zacznijmy od tyłu teraz. Mamy cytrynkę za 25 tysięcy. Mamy truskaweczkę za 15. Mamy bilecik za 30. I mamy winogronko za 100. No to niestety popsute, czy przerwane bileciki nie były trafne. Dobra, co mamy dalej? Zacznijmy, a może odtąd, a na końcu weźmiemy górę. Bilecik za 25 tysięcy. Cytrynkę za 1000. Ładne kwoty. A truskaweczkę za 15, tak? I pieniążki, monety za 50. I mamy co? Wisienki. Coś nieładnie, nieładnie. Ciekawe, czy liczycie w ogóle, ile jest pod rząd trafionych, a ile nietrafionych. Spróbujmy teraz od środka. Może cytrynka jest za 1000, tak? Winogronko za 200. Teraz zgarnijmy górę. Pieniążki. Tu mamy wisienki za 30. I gruszkę za 100. No, mamy same owoce na dole tym razem. O, światło się odbija. Okej. Okay. W sumie nie wiem, no mówię, tak największą wygraną za lotka miałam około 100 euro. O, mamy gratisowy lot, o ile będą winogrona. Pierścionek 40, to pewnie będzie winogronko teraz. Za wisienki 25 i za truskaweczki 200. No więc mamy winogronko. Natomiast ogólnie nie mam szczęścia do konkursów jako takich. Kiedyś brałam udział w mini playback show. Udawaliśmy, że śpiewamy jakieś hity. Było chyba w 5. klasie szkoły podstawowej? 5. Bo w 6. brałam udział też, ale w zespole, że tak powiem.
w piątej klasie szkoły podstawowej. Zajęłam drugie miejsce i byłam Markiem, nie Markiem Grechutą, co ja gadam, Kubą Sienkiewiczem z zespołu Elektryczne Gitary. Śpiewałam utwór dzieci. Miałam tą pękniętą gitarę w ręce z dwoma strunami, ale złoto. Tu mamy winogronka za 40. Mamy truskaweczki za 1000. Tu mamy gruszkę, znowu no same owocki za 30. A i skarb za 25 tysięcy. Nie żeby nas nie szczuli tą główną wygraną, nie? Zaczynamy odtąd. Odtąd jakoś lepiej mi się drapie. Mamy pierścionek za 200. O, jest gratisowy los, więc pewnie będzie gruszka. Winogronko za 1000. I co? Bilecik za 25 tysięcy. Dobra. No i mamy gruszkę. Dobrze, czyli kolejny los gratisowy. Ale naśmieciłam na biurku. Kto to będzie sprzątał potem? Co my tu mamy? Mamy złotko. Za 1000. Mamy... Nie wiadomo co mamy, bo nie trafiłam w obrazek. Mamy skarb za 2. Mamy pierścionek za 100. I winogronko za 40. Jezus, się zlękłam, że to pierścionek, masakra. A, dobrze, mamy w takim razie skarb za 2 euro. Czyli kolejna wygrana pieniężna. To jest drugi los. Mam już 4 euro na koncie, jeszcze 46 i nam się zwróci kwota za losy. Mamy tym razem skarb za dyszkę. Tu mamy monetki za 2 euro. Złotko za 40. Patrzcie, jakby tak na każdym losie zgarnąć tylko 2 euro, nie? To nie jest duża wygrana, ale to... Już macie 100% więcej pieniędzy w kieszeni. I winogronka za 50. A co mamy? Cytrynka. Cytrynka. Kwaśna, kwaśna. Kwaśna przegrana. Cytrynka. Dobra. Wisienki. Za 50. Złotko. Za 200. Gruszka. Za dyszkę. I monetki. Za 4 euro. Mamy truskawkę. Lubię truskawki, ale nie w tym wypadku. To teraz zacznijmy co drugą. O. Jak wyceluję. Tu mamy skarb za 100. Tu mamy monetki za 40. Musimy mieć złotko. Więc mamy bileciki za 80, znaczy bilety to są chyba banknoty w tym wypadku akurat. Za 8, przepraszam, nie za 80. No i gruszkę za dyszkę. Także tym razem tylko jeden owocek w ekipie, ale również nietrafiony kupon. Cytrynka. Cytrynka za 15. Skarb za 100. Banknoty za dyszkę. I złotko za 8 euro. I mamy gruszkę, nie cytrynkę.
No cóż. Tylko teraz zaczniemy od góry. Czego szukamy? Szukamy pierścionka. Czekajcie, spróbujemy zrobić tak. Mamy gruszkę. Mamy winogronko. Mamy wisienki. I mamy cytrynkę. Nie mamy pierścionka. Możemy jeszcze zobaczyć kwoty. No przynajmniej nie ma 25 tysięcy. Żeby nie było aż tak dobitnie. No jeszcze nieźle nam zostało. Zobaczcie, powiem wam szczerze, że nie liczę, ile tego przerobiliśmy. Ale jeszcze trochę przed nami. To teraz zacznijmy od tej. Skarb za 8. Winogronko za 25. Pierścionek za 15. Pierścionek wygląda jak kawa trochę. I truskawka za 200. A my mamy wisienki. Cóż to z tymi owocami, nie halo. Teraz mnie w ogóle naszła ochota na taki puchar owocowy. Masakra. Pierścioneczek za 50. Cytrynka za 40. Monetki. Za 200. I złotko za 8. A my mamy co? Banknoty. Nie mogłyby być monety? Już się przy złocie nie upieram, ale... No. Szukamy pierścionka. Mamy winogrono. Mamy wiśnie. Mamy banknoty. O. I mamy truskawkę. No to niestety. Ale widzicie, przy tych niskich wygranych też by mogło się coś trafić. Fajnie, że nie tylko mówię, nie tylko te duże nam pokazują, bo to bardzo często jest tak, że napiszą, że masz 1000 euro, 2000 euro, 25 tysięcy euro i gratis los. To człowieka dobija. Dobra, teraz szukamy monetek. A mamy złotko. Warte 50. Cytrynkę wartą 25. Skarb wart 1000. I banknoty warte stówkę. I znowu nie ma monet, no. Ja nie wiem. Ja nie wiem. Teraz lecimy od dołu najpierw. Gruszka. Za 8. Złotko. Za 25 tysięcy. Wisienka. Za stówkę. I skarb. Za 200. Mamy cytrynkę. Mamy cytrynkę. Dobra. Znowu gruszka. Za 50. Cytrynka. Za 5. Truskaweczka. Za 40. I winogronka. Za 10. Dostajemy skarb. Same owocki na dole. A na górze skarb. Skrzynka na owoce. Wisienka za 5. Winogronka za 30. Cytrynka za 25. Tak swoją drogą... Czekajcie, nie wiem, czy będzie widać... akurat środkowy palec, ale zdarłam sobie paznokieć. Ale nie szkodzi. Na lakier już mamy 4 euro.
i monetki za stówkę. A my mamy co? Pierścionek, który wygląda jak kawa. Także, niestety. A może dlatego, że tu tak... O, sprzątnijmy. Na czystym zawsze idzie troszkę lepiej. Dobra. Winogronko za 100. Pierścioneczek za 1000. Sztabka za dyszkę, same jedynki. I wisienka za 40. A my mamy co? Monetki. Myślałam, że ostatni element będzie za 1 euro. To by się tak zgadzało, same jedyneczki. Wisienki za 2. Wisienki za 2. Wisienka za 1. Okej. I wisienka za 5. O! Patrzcie! Ale jazda. Mamy los ze wszystkimi tymi samymi obrazkami i już mamy dyszkę do przodu. No proszę, jak ładnie. Bardzo mi się podoba. 14 euro. Czekajcie, tu nie widzę znowu. Cytrynka. Cytrynka za 1000. Mamy prezencik za 50. Monetki za 25 tysięcy. I pierścionek za 200 zł. A mamy bileciki, tak? Więc te banknoty. No. Dobra, następny los. Ten z wisienkami mnie zaskoczył. Myślałam, że będzie 2 razy po 2 euro i tyle, tam 4 euro do przodu. A tu proszę, jaka niespodzianka. Się okazało. I to jeszcze, że pod jednym obrazkiem różne kwoty, no nie? O, dobra. Co dostajemy? Cytrynkę. Cytrynkę, o, tak. Tak, bo nie widzicie. 25 tysięcy netto. Ciekawa jestem, czy ktoś w ogóle wygra. Czy w ogóle jest taka wygrana w tych zdrabkach? Teoretycznie musi być, no ale... I tak w ostatnim losie dostać 25 tysięcy. No, chyba na zawał padł, byście tego filmiku nie zobaczyli. Wisienka. Wisienka. No, kubka z losami nam się kończy. Truskaweczka. Za 1000. Gruszeczka za 20. Cytrynka za 15 i pierścionek za 40. I dostajemy skrzynkę na drobiazgi. Już mamy cały plik niestety przegranych losów. Ale chyba 6 czy 7 też wygranych, także nie jest źle. Banknot za 1000. Skrzyneczka za 40. Gruszka za 200 i pewnie dostaniemy cytrynkę. Ja wam to mówię. Pierścionek za 25. O nie, dostaliśmy truskawkę, no ale niewiele się pomyliłam. No ale to zacznijmy teraz od góry. Pierścionka szukamy. Ojej, mamy pierścionek. Za gratis los. Zobaczymy sobie pozostałe wygrane w takim razie. No, ale mamy kolejny los do przodu. Czekajcie, jak nam to przyniosło szczęście. Mamy cytrynkę. Mamy pieniążki, winogrona, skarb i złotko.
No to coś, musimy, zdaje się, metodę, co skrobanie zmieniać metodę, bo wtedy jakoś to sprawniej idzie. Zacznijmy teraz od tej. Kręcie w dół. Truskaweczka za 50. Skrzyneczka za 200. Pierścioneczek za 25 tysięcy. Złotko. I gruszka za 20. Także niestety nic z tego. Mamy pierścionek za 1000. Mamy cytrynkę za 4. Mamy monetki za 25. Nie monetki, tylko banknoty. Prezencik, znaczy skarb. A tu mamy złotko za 200. Także niestety. Niestety się nie udało. O! Już mi wypada moneta z palców. No, jeszcze nie miałam okazji drapać 50 zdrapek jednocześnie. Znaczy jednocześnie, wiecie, jedna po drugiej. Truskaweczka za 15. Gruszka za 200. Nie, to cytrynka. Gruszka jest za 1000. I banknoty za 40. A mamy złotko. Niestety coś z tym złotkiem kiepsko nam to idzie. Zostało nam z 2, 3, 4, 5, 6, 7 losów. Także 7 losów pod wszystkie szczęśliwe. Wszystkie będą szczęśliwe, ja wam to mówię. Już to czuję w kościach. Wszystkie będą szczęśliwe. Mamy gruszkę. Jak to było? Jabłko, gruszka, czy pietruszka, kalafiorek, czy szczypiorek. No i będzie cytrynka. Tak. Widzicie? Gratisowy los. Teraz zacznijmy od gruszki. Wisienka. Pierścionek. Banknoty. I winogronka. No niestety. Teraz mamy skarb. O! Za 2 euro. I kolejny skarb. Za 1 euro. I kolejny skarb. Za 1 euro. I kolejny skarb. Za 1 euro. Czyli mamy 5 euro. Powtórka z wisienkami. No proszę. Czyli mamy już 19 euro w kieszeni. Winogronko. Mamy złotko. Mamy truskaweczkę. Mamy cytrynkę. I banknoty. Nie, monety, nie banknoty. Ostatnie trzy losy. Trzymajcie kciuki. Winogronko za 25 tysięcy, cytrynkę za 200, banknoty za 10 i złotko za 1000. A mamy monetki. Monetki, nie banknoty. Dwie zdrapeczki. Pęce w której ręce? Zacznijmy od prawej. Szukamy gruszki. Mamy banknoty. Mamy złotko z główną wygraną. I mamy truskaweczkę.
I mamy cytrynkę. Także niestety nie gruszka. To nam się przydało, żeby na zakończenie była jakaś drobna wygrana. Chociaż to jak? Jaki znaczek tu mamy? Jaki znaczek mamy? Ja obstawiam, że mamy skrzyneczkę. A nie, mamy złotko. No to jak mamy złotko, to tu mamy banknoty. Tu mamy monety. A tu będziemy mieli już tylko owocki. Wisienki. I skrzyneczka. Za 30. Także niestety się nie udało w tym kuponie. Ale zrobimy sobie krótkie podsumowanie. Czyli mamy 4 wygrane losy pieniężne. Mamy 2 euro z tych. Ojej. Ojej, jakże one się nazywały? Winogronka. Tu mamy 2 euro za skarb, czyli już 4. Tu mamy 10 euro za wisienki, czyli 14. I 5 euro za skrzyneczki, 19 euro. Plus do tego raz, 2, 3, 4. O nie, to źle odłożyłam. Coś namieszałam, wiecie? 4 w takim razie mamy bony na gratisowe, kupony. No tak, super, na gratisowe losy. No, to myślę, że całkiem nieźle nam poszło. Dajcie znać, jak wam się filmik podobał. Chcecie drugą część? Chcecie drugą część? To możemy wybrać te losy, które tu wygraliśmy, plus kilka kolejnych. Ja czekam na wasze odpowiedzi. Ja czekam na wasze informacje, czy wy też gracie, czy też drapiecie, a może puszczacie totolotka, albo jakieś, bierzecie udział w jakichś innych grach losowych. No i cóż, do zobaczenia w kolejnej części. See ya!